W różnych miastach Francji spadła różna ilość deszczu. Poniższy wykres kropkowy pokazuje średnie miesięczne opady deszczu w 13 różnych miastach. Wyniki pomiarów zaokrąglone są do najbliższej 1,4 cm. O ile więcej deszczu spadło w najbardziej deszczowym mieście w porównaniu z drugim najbardziej deszczowym miastem. Na początek upewnijmy się, że dobrze rozumiemy, jak skonstruowany jest taki wykres kropkowy. Każda z tych kropek reprezentuje jedno z miast, w których mierzone były opady. Na przykład umieszczenie kropki tutaj pokazuje, że jest to jedyne miasto, w którym średni opad miesięczny wynosił 6 cm. Tutaj widać, że są dwa miasta, w których średni opad miesięczny wynosił 8 i 3 cm. Są również dwa miasta, w których średni opad miesięczny wynosił 12,34 cm. Na tym wykresie każdy punkt na osi, każda liczba, czyli każda średnia miesięczna ilość deszczu, pokazuje, ile jest miast, w których taki właśnie był średni miesięczny opad. Jeżeli już rozumiemy, jak jest skonstruowany taki wykres, możemy go nazwać wykresem kropkowym, to możemy teraz odpowiedzieć na postawione w zadaniu pytanie. O ile więcej deszczu spadło w najbardziej deszczowym mieście, które to najbardziej deszczowe miasto jest tylko jedno takie miasto, w którym spadło najwięcej deszczu dokładnie 13,5 cm. O ile więcej deszczu spadło w najbardziej deszczowym mieście w porównaniu z drugim najbardziej deszczowym miastem drugie najbardziej deszczowe miasto to to tutaj i opad w tym drugim Wynosił 13 i 1,4 cm. Różnica pomiędzy opadami w tych dwóch miastach to tylko jedna kreska na osi. To odległość pomiędzy 13 i 1 czwarta a 13 i 12 cm. Widać na osi, że na długości 1 cm są cztery takie kreski, czyli jedna kreska to 1 1,4 cm. I patrząc na ten wykres, możemy od razu powiedzieć, że różnica pomiędzy opadami w tych dwóch miastach wynosi 1 1,4 cm. Gdyby nie było to tak wyraźnie widoczne na osi, to możemy tę różnicę obliczyć. Możemy od większej z tych dwóch wartości odjąć mniejszą, czyli 13 i 1 odjąć 13 i 1 ,4. Możemy takie odejmowanie wykonać na wiele sposobów. Możemy najpierw odjąć 13 od 13. Potem odjąć 1 czwartą od 1 drugiej i otrzymamy w wyniku 1 czwartą. Możemy też zamienić obydwie te wartości na ułamki niewłaściwe. 13 i 1 druga to to samo co 13 razy 2 to 26, dodać 1 to 27, czyli 27 drugich. Odjąć 4 razy 13 to 52, dodać 1 to 53, czyli. Odjąć 53 czwarte. Jeżeli chcemy wykonać to odejmowanie, to te liczby muszą mieć takie same mianowniki. 4 jest wielokrotnością dwójki, czyli wystarczy, że pomnożymy tutaj licznik i mianownik razy 2. 2 razy 27 to 54 czwarte. Odjąć 53 czwarte. To się równa 54 odjąć 53 to 1, czyli 1 czwarta. 1 czwarta cm. W tym zadaniu taki sposób obliczania to może lekka przesada, ale warto wiedzieć, że gdyby nie było to takie oczywiste po spojrzeniu na wykres, gdyby na przykład wyniki dla tych dwóch miast nie leżały tak blisko siebie, to zawsze możemy różnicę pomiędzy opadami w tych dwóch miastach obliczyć.